Do atmosfery działamy do grudnia. W grudniu robi się troszkę za bardzo, jak jeżeli chodzi o szkolenie, trochę za bardzo chaotycznie, dlatego że co roku Skydive Spain robi imprezę, która się nazywa Christmas Boogie. Co roku ta impreza jest coraz większa i latanie na 4 samoloty, kiedy co 5 minut idzie kolejna grupa 15 albo więcej skoczków do góry, jest to dla mnie zbyt nerwowe i nie wydaje mi się, żeby to był moment najlepszy do tego, żeby szkolić studentów. Zresztą sama firma też zniechęca, jak rozmawiają z ludźmi od szkół zewnętrznych, to mówią, że to może nie jest najlepszy pomysł, żeby właśnie w tym okresie szkolić. Zlenie się do tego przychyla, w związku z tym pod koniec grudnia nie będzie szkolenia. Natomiast od stycznia znowu ruszamy i działamy aż do końca wiosny, do wczesnego lata, dlatego że robi się coraz bardziej gorąco. W tym roku czerwiec już był straszny. Oczywiście wszyscy mówią, że ja bardzo lubię ciepełko. Nie zdajecie sobie sprawy, jakie ciepełko może być, nawet jeżeli macie w Polsce teraz falę upałów i burz i gradobicia, to tutaj jest naprawdę piekarnik, jeżeli chodzi o Europę. I druga połowa czerwca już jest nieznośna, także najdłużej, jeżeli będziemy szkolić, to będziemy szkolić do połowy czerwca. Potem zawieszamy działalność i znowu otwieramy, tak jak w tym roku, w połowie września. Czyli macie okazję również pozaliczać strefy zrzutu, które są w całej Europie, a tutaj przyjeżdżać, kiedy działalność w środkowej Europie już zaczyna się zamrażać, może nie tyle zamrażać, ile podtapiać się w mrzawce i dopiero potem lekko zamrażać. Zapraszam wszystkich, mam nadzieję, że ci, którzy nie skaczą, ci, którzy nie planują skoków, nie wynudzili się na tym filmie, ale dla tych, co nie skaczą, a tylko słuchają, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, na pewno coś ciekawego znajdzie się na tym kanale już niebawem. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrych skoków, życzę bezpiecznych lądowań i życzę, żebyście mieli zapał i ochotę, a nie tylko konieczność przyjechania do mnie do Skydive Atmosfera na szkolenie. Pozdrawiam. Witam szanownych widzów kanału Skydive Atmosfera. Jeszcze bardziej witam kandydatów na skoczków oraz kandydatów na skoczków. U nas jest teraz przerwa, nie skaczemy, zaczynamy działalność z powrotem w połowie września. To się akurat dobrze składa, dlatego że większość stref europejskich jest teraz aktywnie obsadzona przez uczniów, którzy próbują się nauczyć skakać z samolotu. Ponieważ część z Was rozpoczęła już kurs, część z Was planuje rozpoczęcie kursu, być może w niektórych miejscach będziecie niezbyt zadowoleni zarówno z pogody, jak i z tego, że nie jesteście oczkiem w głowie, tylko oczkiem w głowie są w wielu miejscach albo w większości miejsc tandemy. Uprzedzałem o tym od dłuższego czasu, natomiast wiele ludzi myśli o tym, że po prostu lepiej jest mieć bliżej dojazdowo, weekendowo spotykać się na skokach, natomiast weekendowo, dojazdowo jest to losowanie pogodowe i też kumulacja tandemów, które czekają na to, żeby wyskoczyć, kiedy tylko się taka okoliczność przydarzy. To tandemy napędzają działalność stref zrzutu, w związku z tym trzeba się z tym liczyć. Natomiast do tych, którzy się planują do mnie, jeżeli chodzi o szkolenie w atmosferze, to chciałbym skierować parę słów odnośnie przygotowania się. Niejednokrotnie wspominałem, że warto nie tylko zebrać środki pieniężne na to, żeby można było skakać, ale szacunkiem dla samego siebie i szacunkiem dla procesu szkolenia jest to, żeby również do tego się w miarę przygotować. Skoki spadochronowe są działalnością niebezpieczną, w związku z tym trzeba się do tego przygotować lepiej. Między innymi przygotować się fizycznie. Chciałbym, żebyście wzmocnili aparat ruchu, czyli macie jeszcze czas do września, żeby chociażby pobiegać, albo jeszcze lepiej dynamicznie chodzić, dlatego że jest to mniej kontuzyjne, szczególnie jest też dobre w okresie upałów. Lepiej jest chodzić niż biegać, ale dobry jest również orbitrek. Dobry jest rowerek, dobra jest bieżnia. Wszystko to, co powoduje, że przez dłuższy czas angażujecie nogi do pracy, żeby one się mogły wzmocnić. Nie chodzi o to, żeby się wzmocniły pod kątem mięśniowym. Dużo bardziej istotne będzie to, żeby się wzmocniły, jeśli chodzi o więzadła, jeżeli chodzi o stawy, to żeby cały ten aparat ruchu stał się bardziej elastyczny. Dobrym sposobem przygotowania, jeżeli chodzi o staw skokowy, jest również skakanie na przykład przez wyznaczoną linię, którą macie na podłodze, tak żeby to nie był obiekt, o który się możecie wywalić, ale tak, żeby uruchomić też skręty stóp, tak żeby to było tam, wzmocniły się mięśnie, które stabilizują stopy.
rozciąganie obręczy barkowej, rozciąganie obręczy biodrowej, to żebyście potem mieli dobrą sylwetkę, żeby dobrze pracować w powietrzu. Dla osób, które mają wątłe ramiona, dobrze jest też, aby wzmocnić triceps, tak żebyście mogły prawidłowo hamować spadochron do lądowania. Polecam również przygotować się, jeżeli chodzi o kwestie wiedzy. Oczywiście na kursie wszystko mam przygotowane tak, aby osoba, która jeszcze nigdy nic nie wiedziała, nie dowiedziała się o spadochroniarstwie, mogła się tego dowiedzieć od samego początku, ale wygodniej się szkoli ludzi, którzy wcześniej się do tego przygotowali. I z tego też powodu napisałem całą serię e-booków, po to są one, żeby się z nich szkolić. Tym, co zamierzają skakać albo myślą o tym, żeby skakać, polecam obszerny e-book, który się nazywa Kurs AFF, czyli zacznij dobrze wypadać. Wydaje mi się, że dla osób, które są zainteresowane spadochroniarstwem, jest to również ciekawa pozycja, dlatego że jesteście w stanie od samego dowiedzieć się o większości rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, jeżeli chodzi o kwestie proceduralne. To wszystko, co jest potrzebne dla kursanta, to jest również to, co przydaje się osobie, która chciałaby czegoś dowiedzieć się, jak i czym się je spadochroniarstwo. Także jeżeli chodzi o takie przygotowanie, również chciałbym, żebyście się na tym skoncentrowali. Nie jest to obowiązkowe. Bądźcie, kiedy się zapisujecie do nas na kurs, to od razu też dostajecie od nas e-booka, tak żeby się można było uczyć. Jeżeli ten e-book już jest przeze wcześniej kupiony, to następną pozycją, którą też bym polecał, to będzie co dalej po AFF, czyli przygotowywanie się do licencji. U nas w Hiszpanii, jak do nas przyjedziecie, proponowałbym i zawsze tak proponuję, żeby to było minimum 10 dni, tak żeby mam 3 kursantów, zazwyczaj w ciągu 10 dni, w związku z tym jestem w stanie się skoncentrować właśnie na tych osobach. Bardzo rzadko robię tandemy, to są sytuacje sporadyczne, w związku z tym nie musicie się spodziewać, że będziecie czekali, aż ja wykonam tandem albo coś innego będę robił. Jeżeli jest okres szkolenia, to w tym okresie zajmuję się studentami i to jest priorytet. W związku z tym 3 osoby, które są na 10 dni, to jest naprawdę wygodne. Możemy też przyjąć, że być może na przykład będzie, nawet jeżeli będzie słonecznie, może być wietrznie, w związku z tym pogoda nam może spłatać figla, ale będąc na miejscu przez te minimum 10 dni, wiadomo, że szanse powodzenia na zrobienie kursu są bardzo duże, a wolałbym, żeby z kursem się nie spieszyć. Wychodzę z założenia, że tak naprawdę, jeżeli się szkolicie, większość naszych umiejętności psychomotorycznych utrwala się i konsoliduje w momencie, kiedy śpimy. W związku z tym część rzeczy, które przyswajamy, dopiero następnego dnia będzie dla nas o wiele lepiej dostępna i o wiele trwalej dostępna. Dlatego zamiast gnać i robić jednego dnia cały kurs, a w niektórych szkołach, tutaj na przykład u mojej konkurencji tak się robi, wydaje mi się, że to jest niedobre, jeżeli chodzi o szkolenie, to jest niedobre, jeżeli chodzi o studenta, to jest dobre tylko jeżeli chodzi o firmę i jeżeli chodzi o pracowników, ale też na krótką metę. Jeżeli się zakłada, że klient już ma nie wrócić, tylko ma po prostu ma być zaliczony, ma być to wszystko zrobione, pieniądze przepłynęły z miejsca w miejsce, to z punktu widzenia działalności firmy tak, natomiast jeżeli chodzi o długofalowe działalność tej firmy, wydaje mi się, że nie jest to prawidłowe, a na pewno nie jest prawidłowe, jeśli chodzi o pracę instruktora i jeśli chodzi o doznania studenta. Na miejscu jest zakwaterowanie. Mamy dom Bojujos w miejscowości, która przylega bezpośrednio przylega, to jest około 6 km, w związku z tym oferujemy tylko zakwaterowanie, ale też transport na lotnisko, chociaż sporo osób lubi sobie rano pierdyknąć spacerek. To zależy od pory roku, dlatego że na przykład teraz latem i wczesną jesienią zaczynamy skoki bardzo wcześnie, natomiast potem rzeczywiście można sobie na to pozwolić, żeby sobie rano przyjść, a powiedzmy wrócić samochodem z powrotem do tego domu. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że trzeba zdać sobie sprawę, że ten dom jest tylko dla skoczków, tylko dla uczniów skoczków, w związku z tym jest to miejsce, w którym się jesteście w stanie nie tylko integrować, ale też dla niektórych być może to będzie pierwsza lekcja życia, jak współpracować z ludźmi w jednym domu i się okaże na przykład, że może być dla wielu kłopot, jeżeli ktoś zostawia w ciągach komunikacyjnych porozwalane swoje buty. I to są rzeczy, które też chciałbym, żebyście razem ze sobą przepracowali. To nie tylko jest to, żebyście się poznawali jako skoczkowie na strefie zrzutu, ale żebyście też nauczyli się ze sobą żyć i nauczyli się ze sobą komunikować na różnych poziomach i na różnych etapach dnia. W związku z tym, jeżeli ktoś się pyta, czy może kwaterować się gdzie indziej, powiem tak, niechętnie. Nie chodzi o to, że chciałbym akurat umieścić skoczków w moim domu, tylko że mam innych skoczków, którzy ciągle się pytają o zakwaterowanie. Chodzi o to, że
niech to szkolenie będzie wyglądało tak, że nie tylko jesteście na lotnisku, ale jesteście razem jako grupa, która się ze sobą integruje. Chciałbym, żeby taka grupa mogła się również integrować z kolegami, którzy są doświadczeni. Oczywiście w tym momencie, kiedy mam na pokładzie i nie ma mnie tam, tego nie nadzoruję, tego nie widzę, kiedy są skoczkowie, którzy mają koło setki skoków, a każdy wie, że koło setki skoków to jest około 1000 opowieści, to niestety, ale ci studenci są nastawieni na żerowanie przez tych, co muszą się wygadać i muszą naopowiadać różnego rodzaju rzeczy. Czasami zdarza się faktycznie, że skoczkowie mało doświadczeni gadają bzdury, ale na początku uprzedzam też studentów o tym, żeby podchodzili do tego bardzo elastycznie, żeby się nie przejmowali tymi historiami, bo one mogą być, to mogą być historie dramatyczne, ale te historie dramatyczne zwykle są albo wyssane z palca, albo są zniekształcone jak oko ryby, które ma taką wielkość, kiedy rozmawiają ze sobą wędkarze. Macie więc teraz wspaniały czas. Chciałbym, żebyście wykorzystali i skakali jak najwięcej, żebyście skakali bezpiecznie. Pamiętajcie, że nie jest dla mnie istotne, na jakim etapie wyszkolenia przyjeżdżacie, jeżeli macie ochotę odwiedzić Hiszpanię i Skydive Atmosfera, dlatego że ponieważ szkole od początku, od samych podstaw, w związku z tym, czy macie skoków 2, 5 czy 30, jest to nieistotne. Będę kontynuował to szkolenie, zobaczę, jakie ćwiczenia wam przygotować i co dalej porobić, żebyście mogli albo skończyć AFF, albo żebyście mogli zrobić licencję, albo żebyście mogli dalej się rozwijać w sposób bezpieczny, tak żeby było to dla was zdrowe i dla innych, żebyście wyglądali i żebyście nie tylko wyglądali, ale żebyście byli profesjonalnymi spadochroniarzami. Zapraszam.